Na 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 na. W porównaniu do moich poprzednich kolegów, którzy udzielali wywiadu, to nie było tak dawno temu, bo to jakieś 10 lat temu się zaczęło. Pamiętam, bardzo chciałam to robić. Nawet nie wiedziałam, na czym to polega, z czym to się je, ale już wiedziałam wewnętrznie gdzieś, że ja chcę to robić. Roznosiłam CV swoje aktorskie, jakieś próbki głosów. Usiadłam na korytarzu i chyba nawet zaczęłam płakać. Że tak strasznie bym chciała, ale już nie mogę i tak dalej, i tak dalej. I nagle podchodzi do mnie pan i się pyta, a co ty taka smutna jesteś? Ja mówię, ale i podnoszę wzrok i widzę tak, taka smutna jesteś, że tutaj tak siedzisz sama. Ja mówię, a no bo jestem aktorką i chciałabym pracować w dubbingu i nic mi nie wychodzi, w ogóle to już nie wiem sama. No i ten pan mówi, to chodź, ja robię w SDI-u casting do nowego serialu Disneya, szukamy głównej roli. Robiłaś coś w dubbingu? Ja mówię, no nie, dlatego szukam cały czas pracy. I za 3 tygodnie dzwoni do mnie pani Beatka z SDI-a i mówi, Martunia, wygrałaś. I to był serial Good Luck Charlie, czyli Powodzenia Charlie, główna postać Teddy. A odkrywcą mojego talentu był Marek Robaczewski. Słuchaj, Ivy, kupiłam te buty, no boskie są. Co? No pewnie, że niewygodne, w końcu są boskie. On się zawsze złości, jak mówię, że jest ojcem mojego jakby bycia w dubbingu, ale no taka jest prawda, jakby wyciągnął mnie płaczącą z tej Soniki i tak się zaczęło. Właśnie Good Luck Charlie, Powodzenia Charlie. No cześć, co porabiasz? O mama, nic, wiesz, przeglądam sobie stare zdjęcia. To ty jesteś? Nie, nie, to ciotka Jamie. Ja jestem ta ładniejsza. Potem gdziekolwiek nie zagrała Bridget Mendler, ona się tak nazywa Teddy, naprawdę. Wszędzie, gdzie zagrała, tam ja ją dubbingowałam. I'm so excited to be here. I saw you guys on Umix, but actually being here is incredible. Cześć, to prawdziwe spotkanie dwóch gwiazd. Pamiętasz mnie? Violetta, what happened to your hair? Nie, Ludmilla. Grała jeszcze w takim filmie Lemoniada Gada. Zastanówmy się lepiej, co z tą piosenką. No jasne. Też coś mam i myślę, że to jest świetne, naprawdę świetne. No dobra. Więc jakby jesteśmy okay. Już tak zrośnięte. Hej Sabrina! Ciężki ranek. Najgorszy dzień w życiu! Spędziłam 8 godzin w szkole magii, z czego 7,5 kłóciłam się z Shinji, a teraz mam test z matmy i nie mam podręcznika! Byłam ogromne szczęście do grania postaci, które są dla mnie bardzo ważne, które ja oglądałam będąc dzieckiem i które miałam z tyłu głowy gdzieś, o, chciałabym kiedyś dubbingować Sabrinę, ale już jej nie produkują, więc już nigdy jej nie zdubbinguję, tak. I tu nagle po prostu wychodzi serial rysunkowy i dostaje rolę Sabriny. Nie chcę, żeby mnie taką widział, bo jak mnie zobaczy, to powiem, Jim! Hej, Sabrina! Przynajmniej mam nadzieję, że ty się tam chowasz. Bardzo jest dużo takich ról, bo na przykład w Pokémonach gram Pokédexa. Laxio, Pokémon Iskra, ewoluuje z Shinxa. Ostre pazury Laxio przewodzą prąd, a najlżejsze drapnięcie może bez problemu powalić przeciwnika. Piggy w Mapeciątkach. Chłopie, pomyśl, jakim będę mistrzuniem, jak będę miał całą obawialnię do ćwiczenia. Och, jeszcze się o tym przekonamy, szczurze! Dajesz karmisz, pokaż, co potrafisz! Panna Migotka w Muminki na Rivierze. Ostatnio zaczęłam też dubbingować Po, czyli czerwonego Teletubisia. Dinky Winky. Dinky Winky. Dipsy. Dipsy. La la. La la. Po. Po. Stałam jakby schedę po Eli Kopocińskiej, bo ona wcześniej dubbingowała Po i teraz jest nowa wersja i ja zaczęłam dubbingować Po, więc to jest dla mnie takie ważne, że może to zabrzmi górnolotnie, ale jakby czuję, że biorę udział w tworzeniu się jakiejś popkultury, bajek, kreskówek. Największe wyzwanie głosowe chyba mam teraz. Dubbinguję Kicie Rożek. Mam przeczucie, że ten fotel spełni wszystkie nasze marzenia. Chociaż przydałoby się go trochę odświeżyć. Siedź tu grzecznie, za chwilę cię odnowimy. W mgnieniu oka znowu będziesz piękny. I ona jest przeszalona.
szybko mówi, wysoko, nisko, zmienia jej się nastrój co 15 minut, więc potrafi mówić bardzo wysoko teraz i za chwilę będzie taka... Widziałeś gdzieś fotel? Chciałabym załatać dziury w tapicerce, ale nie potrafię wybrać koloru. Księżniczko, ten fotel jest... Ty lubisz nudne kolory. Który brąz jest lepszy? Tekturowy czy błotnisty? Zawsze wychodzę spocona, umęczona, jak po siłowni, bo... Ciężko mi jest. Hej, Rick! Nie miałam pomysłu na rysunek i pomyślałam o fotelu i oto moje dzieło jest takie użyteczne. Mnie osobiście po dziś dzień najbardziej bawi serial kreskówkowy Aqualung. Lubię cię! Proszę ciastko! Lubię cię! Proszę ciastko! Lubię cię! Proszę ciastko! Byłam Albercikiem, chłopcem. To nie przypadek, Bea! Nie dostałaś babeczki, bo nie lubię cię! Czemu? No nie wiem, chyba coś mi umknęło. Bez urazy, no wiesz. Takim mózgiem klasowym. Fimberly chyba. Zrobiłaś coś, o czym wszystkie marzymy, ale brak nam odwagi. No, totalnie. Od buzów aż po szerokie ramiona. Się pleniła tak, co w ogóle nie można było jej zrozumieć, bo nosiła aparat na zęby. I na koniec każdego odcinka występowała wężyca. Ty, Mysza, czemu się nie śmiejesz? Masz takie same poczucie humoru jak Oskar? Nie, ja rozumiem żarty, tylko one mnie w ogóle nie śmieszą. Ja w ogóle wszystkie swoje postaci kocham, ale niektóre trochę bardziej. Pani Samaradoś, ten gruby chyba tu zaraz gruchnie. A ty już to kiedyś robiłeś? Tak, ale zwykle nie na pierwszej randce. Bardzo ładnie. Ekstra. A tobie jak idzie, bombeczko? Świetnie. Ona ma to samo co Kicia Rożek, czyli tak przychodzi z tego swojego spokoju nagle w taki szał i potem znowu wraca do spokoju. Okej, dobra. Czyli nastoletnie, wojownicze, żółwie, ninja? Żółwie ninja, tak jak Księżniczka na lodzie to był mój pierwszy film telewizyjny, tak żółwie ninja to był mój pierwszy film kinowy. Tak na co dzień? Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Wydawało mi się, że to jest taki kolejny serial dla młodzieży o tym, jak nastolatka jest potajemnie zakochana w swoim koledze ze szkoły, ale nie chce mu o tym powiedzieć, bo się wstydzi. Ale skrywam sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica. Mam super dar, gaśnie tu czar, tak działam bo... I nagle chyba po pierwszym sezonie zaczęłam dostawać, ja w ogóle jestem strasznie słaba w tak zwane social media, czyli mój Facebook i mój Instagram dla fanów to kuleje strasznie, ale zaczęłam dostawać maile, podziękowania za tą Biedronkę. Dopiero potem, jak coraz więcej tego było, zaczęłam śledzić w internecie, że jest mnóstwo fanklubów, że po prostu jest szał na całym świecie. Nawet ostatnio na Pyrkonie w Poznaniu był specjalny wykład o Biedronce i Czarnym Kocie. O, jak to się zdejmuje? Tiki, jeśli mnie słyszysz, chcę z powrotem moje zwykłe ciuchy, nigdzie się nie wybieram. Jakieś dni w różnych centrach handlowych, ja pamiętam, wchodzę do sklepu i widzę tak tu plecak, tu ołówek, tu piórnik, tu książki, tu po prostu mnóstwo tego jest. Ja już wiem, że to jest kolejna kultowa postać jakby w moim CV. Siemaneczko, miło, że na mnie wpadłaś. Przepraszam, to było niechcący. O, dobrze, że jestem teraz jakby publicznie, bo zawsze się fani Biedronki pytają, na przykład, który odcinek jest już nagrany, czy, nie wiem, tam Marinette zrobi to, to i to. Więc ja jeszcze raz mówię, że ja tak, po pierwsze, nie mogę pisnąć ani słówka, bo to dla mnie są ogromne konsekwencje potem. A po drugie też nigdy nie wiem, który odcinek gramy, bo one są tak dziwnie numerowane. Znaczy, gramy po kolei, ale żeby powiedzieć, który to jest taki ten telewizyjny numerek, to zazwyczaj nie wiem. Jestem makabrycznie niezdarna, totalnie niezdarna. Spokojnie, niezdarko, też się dopiero uczę. Już trochę się z nią zżyłam przez to, że mam interakcję z fanami Biedronki. Już jakby wiem, o co chodzi z tą jej popularnością. Jesteśmy w środku ogromnej burzy śnieżnej.
gigantycznej. Kończą nam się zapasy, a nie było jak ich uzupełnić, więc kapitan Opara zarządził przejście w hibernację. Wiem, że Overwatch jest bardzo popularną grą i dubbinguje tam postać May. Zostawiam czujniki włączone, więc po pobudce będziemy mieli mnóstwo nowych informacji. May, cała załoga na ciebie czeka. Sorry, pa! A propos May, chociaż nie dam sobie ręki uciąć, bo pamiętam, że jakąś grę dubbingowałam po japońsku. Miałam napisany tekst, jak mam go powiedzieć fonetycznie, siedział ze mną pan lektor od japońskiego, no i jakby, jak źle coś przeczytałam, to mnie poprawiał. I nie wiem właśnie, czy to nie było do Overwatch, do May, chociaż nie na pewno. Działaj, 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 działaj! To był ostatni akumulator, prawda? Ale właśnie w grach miałam takie dziwne rzeczy do dubbingowania, na przykład właśnie po japońsku. Robiłam grę po elficku, gdzie też był pan specjalista od języka elfickiego. Mówił mi, jak ja mam przeczytać ten tekst fonetycznie, mówił mi, co on oznacza, żebym mogła nadać jakiś rys emocjonalny. Owieczko, opowiedz mi coś. Był sobie blady człowiek z czarnymi włosami, który był bardzo samotny. Ona była bardzo spokojna, taka, no jak śmierć, no, nigdzie się nie śpieszy, wszyscy zdążymy. I właśnie miała taki zmodyfikowany, taki głos na taką wróżkę gdzieś za światów i tak dalej. No, podobało mi się to. Wszystkie rzeczy musiały się z nim spotkać, więc zaczęły go unikać. Czy chciał je ścigać? Wziął więc topór i rozciął się w pół, równo przez środek. Żeby zawsze miał przyjaciela. Żeby zawsze miał przyjaciela. Nie gram swoim takim naturalnym głosem, jaki mam teraz. Bardzo często reżyserzy mi obiecują, że już przyjdzie taki czas, że dostaniesz rolę swoim głosem. Jeszcze nie dostałam, chociaż nie żałuję, nie tęsknię. Przyjdzie taki czas, będę już starszą panią, wtedy będę mogła grać matki, babcie, ciocie. Więc póki mogę, to gram wredne, rozkrzyczane dziewczynki.